19 plus. Fajnie, twoje plany są realne, wielkie miasto sława. W końcu zacznie się zabawa, zero telefonów. Turciu, kiedy będziesz w domu, posprzątałaś swój pokój, masz szlaban do końca roku. Jesteś pewna, że się uda, nie masz obaw. Ale stop, nie taka była umowa. Ile było planów, by rozpocząć już to dorosłe życie. 19 plus. Ile było planów, by rozpocząć już to dorosłe życie. 19 plus. Kochani, ale jestem wkurzona od rana. Wkurza mnie Lena, która zupełnie nie przejmuje się tym, że nie powinna przyjaźnić się z Oskarem. Wkurza mnie Kamil, przez którego Lucy wylądowała w szpitalu, ale najbardziej wkurza mnie matka Kaśki. Ta kobieta waruje tu od rana i wczoraj też siedziała cały dzień. Powiem tak, ja z Kasią doszłam do porozumienia i jakoś się dogadujemy, no ale halo, nie pisałam się na Kaśkę do potęgi setnej. Jak ta kobieta jeszcze trochę tu zostanie, to ja nie dam rady. Grzebie tam coś w kuchni. Lena, ty jeszcze w łóżku o tej porze? Widzicie? Mówiła wam? No co za baba, no? Chcesz piciu? Tak. Ja tu jestem. Dam jej pić. Dobrze? Tak? Tak. No to proszę. Cichutko, cii. Wiesz co? To ja może wam poprasuję, co? Mamo, nie potrzebujemy pomocy. Kasia już się czuje dobrze, a wszystko ogarniamy. Aha, ogarniacie, bo ja tutaj jestem. Cichutko, królewno, cichutko. To ja otworzę. O Jezu, znowu ktoś. Po prostu w tym domu jest jak w ulu. O, Staszek, wchodź. Cześć, jest Rafał? Jest. Chodź. Rafał! Rafał, Staszek przyszedł do ciebie. Siema, cześć, stary. Słuchaj, jest robota u mojej kuzynki Edyty w siłowni. Pomyśleliśmy, że wiesz, też ci się kasa przyda. Masz czas dzisiaj? Słuchaj, dzisiaj? No w sumie mam. Dobra, no to dawaj, bo wiesz, chłopaki czekają już w aucie. Ale to czekaj. Mamo, mogę iść ze Staszkiem? Zostaniesz z Julką? Tak, tak, oczywiście. Dobra, stara, ja się przebiorę i lecimy, okej? Nie, no, dres jest w porządku, do remontu weź sobie tylko, wiesz, buty przebierz. Chodź, szybko, no dawaj, dawaj, dawaj. Bela, ścisz tą muzykę, przecież ja ledwo ją uśpiłam. Ale muzyka wcale nie jest głośna, poza tym Jolka lubi ten kawałek. Nie jesteś tutaj sama, nie rozumiesz tego? Mieszkanie wspólne ma swoje ograniczenia. I kto to mówi? Ja to słyszałam. No, a chwilę wcześniej nie słyszała pani własnych myśli. Jezu, kto znowu? Mela, twoja mama przyszła. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Cześć, kochani, mamo. Przyniosłam ci coś do jedzenia. Ale niepotrzebnie. A gdzie Jucia? Śpi. Mela, no zaproś mamy do kuchni. Zrób mamie kawę. Tak na chwileczkę, bo ja się spieszę do pracy, więc tutaj zostawię może jakąś taką do jedzenia. Chociaż. Bo pewnie ona nie ma za co żyć. No wie pani, się nie dziwię, jak tak całymi dniami bezczynnie leży na kanapie. Bezczynnie? Przecież ja ciągle coś robię, nie mam wolnej chwili. No ale ty rozglądasz się za pracą, czy jak to nie, wygląda? Ona jest tak zajęta, wie pani, że nie ma czasu szukać pracy. Właśnie rozglądam się. Nie, właśnie, nie rozglądasz się, moja droga. Jesteś zwyczajnym leniem i to mówię przy twojej matce. Korzystasz z ludzkiej dobroci, tak? Lena cię prześpi, mamusia przyniesie jedzenie i wszystko jakoś leci, tak? Nie rozumiem, dlaczego pani się wtrąca do mojego życia. Mamo, a czemu ty nic nie mówisz? Dlaczego mnie nie bronisz? Kochani, bo ja po prostu po cichu tak myślę jak mama Kasi, że no martwię się o ciebie, że jesteś no, niezorganizowana. Czyli według was jestem leniem, tak? No niestety. Nie chodzi mi o to, żebyś się teraz denerwowała czy obrażała. Uważam po prostu, że jesteś nierozsądna w pewnych sytuacjach. No super! Czyli jestem nierozsądnym leniem. A właśnie, że nie. Udowodnię wam, że jak zechcę, mogę znaleźć pracę jeszcze dzisiaj. Widzi pani, i tak jest codziennie, naprawdę. To już jest przegięcie. Mama Kaśki przekracza wszelkie granice. Po jaką cholerę ona wtrąca się do mojego życia, jeszcze moją mamę nastawia przeciwko mnie? O nie, udowodnię im, że brak pracy był wyłącznie moim wyborem i znajdę pracę jeszcze dzisiaj. Przekona się wredne babsko, że w ogóle nie ma racji. Uff. Staszek skrzyknął kolegów do pomocy przy sprzątaniu siłowni kuzynki. Kacper musi jechać na uczelnię, więc podrzuca ich tylko na miejsce. Jak zwykle Oskar robi najwięcej zamieszania. Informatycy powinni dużo zarabiać. Zamykać te dni, bo na razie. Dobra, panowie, tutaj jest siłownia. Nie wygląda. Ale tutaj jeszcze myślę o jakimś salonie kosmetycznym.
Hej, cześć. Cześć, Stasiu, ale ekipa. O, fajnie, że jesteście. Cześć. Cześć, miło mi, Oskar jestem. Edyta, cześć. Stasiu, jak to jest możliwe, że tak piękna kobieta jest z tobą spokrewniona? Fantastyczny dowcip. To jest właśnie Oskar. To jest Rafał, Paweł. Cześć, a cię skądś w ogóle kojarzę? Jeśli miałyśmy się wczoraj? Chyba nie udźwignę tylu komplementów od rana. Przestań się wydurnić. Co mamy robić? Dobrze, to teraz tak. Słuchajcie, tutaj jest taka dziwna podłoga, trzeba ją do końca ułożyć. Tam mamy sprzęty, które trzeba odkryć i umyć. No i ogólnie trochę tu ogarnąć. No dobra, to jaki podział obowiązków? To może tak, Stasiu, ty wyrzuć kartony do kontenera. Oskar i Rafał? Odkryjcie maszyny i zacznijcie je myć. A Paweł, pomożesz mi wieszać plakaty? Z przyjemnością. Okej, okay, to ja wam zaraz przyniosę wiaderka jakiejś szmatki. Stary, zajebista! Klaska! Wziąć tą dupę! Stary, dla ciebie to nie jest żadna dupa, tylko moja kuzynka. Dobra. Chłopaki, do roboty, Rafał! Takiej ilości ty ja dawno nie widziałem. Stary, ogarnij się, bo zaraz usłyszę twoje wysublimowane zaloty. Ale ty jesteś czasami durny, Paweł. Macie tutaj wszystko, możecie zacząć działać. No a ciebie zapraszam ze mną, okej? Okay? Zajebista! Wiem. Paweł, Paweł! Tak? Tutaj. A, okej. Okay. No, to co robimy? Do siłowni przyjeżdża mąż Edyty. Staszek jest na niego śmiertelnie obrażony, odkąd przyłapał go na zdradzie żony. Maciek chce mu się za wszelką cenę podlizać, żeby Staszek dochował tajemnicy. To głupota, że zdradziłem Edytę. Przecież wiesz, że twoja kuzynka to kobieta mojego życia. A, teraz sobie o tym przypomniałeś, tak? Słuchaj, może i będziesz ze mnie śmiał, ale to ty mi otworzyłeś oczy i uświadomiłeś mi, co jest naprawdę ważne. Jestem ci za to bardzo wdzięczny. Dobra, ja wracam do roboty. Słuchaj, jeszcze ci tylko powiem, że zerwałem z Basią i nie będzie tu pracowała. Wszystko załatwione tak, jak się umówiliśmy. A ty nic nie powiesz Edycie, dobrze? Jeżeli będziesz dla niej dobry, ale pamiętaj, że mam cię na oko, rozumiesz? Dobra, w porządku. Dawaj, chodź, pomogę ci z tymi kartonami. Paweł jest oczarowany kuzynką kolegi i robi wszystko, żeby ją poderwać. Oskar nie powiedział mu, że Edyta jest mężatką. No i co myślisz? Bardziej w lewo? No, nie pasuje. Nie pasuje. Daj go. Czekaj. No, puść. Nie przejmuj się, puść. Dobra, teraz ja. No bo spadniesz, chodź. Trzymam cię mocno. Dobra. Wszystko okej, okay, tak? Tak? Tak, wszystko okej. Okay. Nie przeszkadzajcie sobie. Gdzie ja mam plakat? Który? Wiesz co, może ten spod okna? Proszę. W ogóle ten. Potrzebujemy jakichś środków do czyszczenia tego wszystkiego. Dobra, poczekaj, zaraz ci przyniosę. Dobra, dzięki. No proszę, Pablo, widzę, że ci wpadła śliczna kuzneczka w oko, co? Stary, taka laska, ja ledwo co trzymam ręce przy sobie. Stary, pomarzyć tylko możesz, serio. Ej, ja czuję, że ona też na mnie leci, okej? Okay? Proszę cię, stary, popatrz na siebie, a popatrz na mnie. Poplułeś mnie. Jestem pewny, że ją wyrwę. Zakład? A co my w gimnazjum jesteśmy, żeby się zakładać do dziewczyny? Pękasz? Paweł pęka, proszę państwa. O co ten zakład? Przejdziesz się z gołą dupą przez rynek. Jak to coś wymyślisz, ale dobra. Ale jak ja wygram, to ty się przejdziesz z gołą dupą, tylko że w masce Lorda Vadera. Pasuje? Sakra. Czekaj, nagramy to dla Meli. Hej Mela, mam coś dla ciebie. Zgadnij, kto właśnie się założył, że poderwie zarąbistą babeczkę. Z góry wiadomo oczywiście, kto przegra, a przegrany robi spektakularny show. Pomarzyć możesz. I wiadomo, że to nie będę ja przecież. Edyto! Tymczasem Melania od rana szuka pracy. Postawiła sobie za punkt honoru, że udowodni wszystkim, że znalezienie zajęcia to dla niej pestka. Niestety, jak na razie, spotykają ją same rozczarowania. Co jest? Co ty tutaj robiłaś? Byłaś na paznokciach? Przecież ty sobie sama robisz najlepsze hybrydy na świecie. Dokładnie to samo mówiłam tym babom tutaj. No dobra, ale ja dalej nie czaję. Po co? Bo muszę znaleźć pracę, ale one powiedziały, że nie ma szans u nich, ani w żadnym innym salonie, bo nie mam skończonego kursu. To co do cholery liczysz na tym świecie? Talent czy papierek? No, ale czekaj, Mela. Ty szukasz normalnej pracy? No, ja cię nie poznaję. Mama Kasi powiedziała mi dzisiaj rano, że jestem leniem. Co? Rozumiesz? A moja nawet nie zaprzeczyła. Dlatego znajdę pracę jeszcze dzisiaj, żeby im udowodnić, że kompletnie się mylą. No, ale Mela... Nie ma żadnego ale. Znajdę tą pracę jeszcze dzisiaj. Choćbym miała wygrzewać spod chodnika. No dobra, okej. Okay. Ty,
A słuchaj, a próbowałaś na swoim blogu? Na blogu? I ona, ty jesteś genialna. Nagraj mi tu apel na mojego bloga, że szukam pracy, bo mi tak samo głupio prosić. Kochani, Melania szuka pracy. To sprawa honorowa. Dziewczyna jest totalnie zdesperowana i musi zacząć już od dziś. Dlatego jeżeli macie jakieś oferty, proszę dajcie znać. Tylko żeby to nie było nic w stylu słońce, plaża, piasek, szukamy kogoś do obsługi betoniarki. O nie. Mela ma wiele rozlicznych talentów, dlatego proszę, dajcie jej szansę. No i jak? Nie no, super. Mi się podoba. A tobie? No, mi się wszystko podoba. Zwłaszcza właścicielka. Proszę cię, wszystkie dziewczyny tak kokietujesz? Nie. A ty się zawsze tak pięknie uśmiechasz? Hej. Cześć, moja piękna. Hej. Nie zostawiłem tu gdzieś ładowarki? Słuchaj, elektryk jest już załatwiony, więc dzisiaj wieczorem mogę zabrać się na jakąś romantyczną kolację. Kolację? Kochanie, zobacz, co tu się dzieje. Przecież my się do nocy nie wyrobimy. Myślę, że spokojnie się z tym wyrobimy, nie przejmuj się tym. Dzień dobry. Dzień dobry. Ty musisz być mężem Edyty, nie? Jestem Maciek, miło mi, miło. Oskar, miło mi. Mąż Edyty, nie? Tak. A to mój kumpel Paweł. Paweł, przywitaj się ładnie. Cześć. Stanem. Cześć, jestem Maciek. Prawda, że to się mega pasują? Tak. Świetna para. Oj, moja żona to całe moje życie. Maciek, słuchaj, co z tą recepcjonistką? Skoro pozwolisz na chwilę? Chodź. Do której dzwoniłam, bo ona pozwoliła na telefonie. No chodź. Widziałeś, że ona ma męża? Stary, ujmij mnie to w ten sposób. No, popatrz na niego. Nie jesteś dla niego żadną konkurencją. Gość ma 30 lat, pewnie kupę kasy. Patrz, jaki on jest w ogóle przypakowany. A ty? Co to w ogóle? Ty się tak mieszczesz. Zobaczysz, jeszcze ją wyrwę. Sorry, jedyne co zobaczę, to twoją gołą dupę na środku rynku. Mm-hmm. I zrobimy z tego jeszcze w ogóle mega fajną akcję. Z tobą w roli głównej. Dobra, panowie, ja się zbieram. Do zobaczenia, trzymajcie się. Słuchajcie, Trzyma. Przyjechały Cześć. Paczki. Mógłby któryś z was mi tak, pomóc? Ja. Nie sądziłeś, żeby może mnie tu zatrudnić? Chcesz być nową recepcjonistką? Nie, instruktorem. Znam się na tym. Ale masz jakieś kursy, nie wiem, skończyłeś AWF? W sumie nic o tobie nie wiem. To możemy się poznać lepiej. Ja z chęcią powiem ci całe swoje życie. Śmieszny jesteś. No ale ty na poważnie z tą pracą? Wiesz co, crossfit i siłka to moja pasja. Poza tym... Dzień dobry. Dzięki. Poza tym lubię poznawać nowych ludzi. No i szybko się uczę. Dzięki, do widzenia. Do widzenia, czekaj. To jak? Nie, zostaw. Dasz mi szansę? W sumie może czemu nie? Tylko żebym nie żałowała. Obiecuję, że nie będziesz. Poczekaj, wiesz co? Ojej, miło mi się na was patrzy, miśki, ale ja się muszę zbierać. Mam zaraz zmianę pracy. To dzięki jeszcze raz za pomoc i wpadaj, kiedy chcesz. Kumple Staszka mają cały miesiąc za darmo. Dzięki wielkie, ale siłka to nie dla mnie. Raczej wolę inne sporty. Za to z tego, co widzę, to Pawełek będzie tutaj częstym bywalcem. Zaskoczę cię. Dostałem tu pracę. No. O, brawo, Paweł! Chcę być instruktorem. Powiem ci, że mi zaimponowałeś w tym momencie. W takim razie to ja będę do ciebie na lekcji się wybierać. Na razie. Hej. Siema. Zobacz, mam nawet propozycję z Gdańska. Z Gdańska? Pomysł z ogłoszeniem na blogu okazał się strzałem w dziesiątkę. Melania już przebiera w ofertach, choć większość z nich trudno by jej było zaakceptować. Z strony młodej dziewczyny przy zajmowaniu się domem. Napisz, a na pewno się dogadamy. Wygląda na poważną ofertę. A pomoc wszechstronnej młodej dziewczyny. Nie brzmi ci to podejrzanie? A na pewno chodzi o pranie, sprzątanie, gotowanie i takie tam. Dzwonię, potrzymaj. Numer zostawił? Ale jaja. Dzień dobry, mówi Melania. Dostałam od pana wiadomość na moim blogu. Tak, tak, oczywiście, że jestem chętna. A ja mam takie tylko pytanie. Ile mogłabym zarobić? Wow, super. Świetnie. Tak, to spotkajmy się w klubie Brazil. Wie pan, gdzie to jest? Dobrze, dziękuję. No i co? Jola, mamy to. Facet chce mi zapłacić 3000 za pomoc w prowadzeniu domu. Mam się zaraz spotkać i omówić szczegóły. Mela, 3000 za sprzątanie? Nie wydaje ci się to podejrzane? No nie, coś mi tu nie gra. Kochana, prowadzenie domu to haruwa bez wytchnienia, widziałam po mojej mamie. 3000 to i tak marna zapłata za te wszystkie wyrzeczenia. Kochani, dziękuję wam za pomoc. Dostałam bardzo, bardzo fajne oferty. No i te mniej fajne, ale wybrałam jedną.
staje się wymarzoną, przynajmniej jeśli chodzi o warunki finansowe. Dzięki, dzięki, jesteście przekochani. No, Mela, a ty... Dziewczyny nie mają odwagi od razu wejść do klubu, gdzie czeka już mężczyzna z ogłoszenia. Jola chce najpierw wypadać, czy nie ma złych zamiarów. Jola, czy ty czasem nie przesadzasz? Facet nie umawiałby się ze mną w miejscu pobliżym, gdyby był zboczeńcem. A poza tym, co mi da to, jak wygląda? Poznasz tak od razu zboczeńca? No oczywiście, że tak. Mela, ja mam do tego szósty zmysł. No. Jola, proszę cię. Widzisz to? Mam cię, ludzie! Oskar, ty pomabrańcu! Zgadzasz się jak jakiś psycholik, kiedyś padnę przez ciebie na zawał. Oskar Prus, zawodowy zboczeniec, do usług. Zboczeniec, cicho. Na co tak patrzycie? No. Obserwujemy. Zboczeńca. Oskar, to nie jest śmieszne, to jest mój przyszły pracodawca. No, tak, wyobraź sobie, że ten koleś chce zapłacić Melanie 3000 zł za to, żeby mu sprzątała dom. Hm? No, brzmi to podejrzanie. Powiem wam tak, w razie czego jestem w środku, okej? No dobra, Mela, to słuchaj, zrobimy tak, idź do niego i ja wejdę zaraz po tobie do baru i siądę sobie z boku i będę wszystko obserwować, okej? No dobra, ale więcej zaufania do ludzi. Zaufania. Witam. Na żywo wyglądasz jeszcze lepiej niż na tym twoim blogu. Marek Morawski. Melanie, a pan jak trafił na mój blog? Pan w ogóle ogląda takie rzeczy w necie? Chyba nie jestem aż tak stary. Mów mi, Marek, siadaj. Napijesz się czegoś? Nie, dziękuję. Przyszłaś sama? No tak. Naprawdę chce mi pan zapłacić aż 3000 tylko za pomoc w domu? A co w tym złego? Przecież stać mnie na to, a ty jesteś naprawdę fajną dziewczyną. Chętnie ci pomogę. O, to super. To kiedy mogę zacząć? Najlepiej od zaraz. Może pojedziemy do mnie i pokażę ci dom. Okej, dobra. Fajna jesteś, mała. Kręcisz mnie jak cholera. A co pan wyprawia? Nie, spokojnie. Możesz mi gotować, sprzątać, a po wszystkim czekać na mnie w łóżku. Niech pan nie dotyka. Dorzucę jeszcze 1000. To ma być ta pomoc domowa? Spadaj z boczeńcu! Spokojnie. Wynoś się stąd, nie zbliżaj się do niej. Co się dzieje? Spadaj stąd, wyjdź, Oskar! Wynosa! Hej, spokojnie, spokojnie. Żebym cię tu więcej nie widział. Mela, ej, wszystko w porządku, nic ci nie jest? Nie, tylko jestem mega wkurzona. Czy ja wyglądam na łatwą panienkę, która szuka sobie sponsora? Spokojnie. Ej, usiądź sobie, usiądź. No, to teraz mogę być twoim bodyguardem. Dzięki, Oskar. Ty w ogóle serio szukasz tej roboty? Tak. Bo jak chcesz, to mam pomysł. Zainteresowana? Historia ze zboczeńcem była jakąś masakrą. Na szczęście nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Tylko dlatego, że umówiłam się z tym strasznym typkiem, spotkałam Oskara, który dał mi cynk na super fajną pracę. Podobno kuzynka Staszka szuka recepcjonistki. A kto do tego lepiej nadaje się niż ja? Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem Melania. Przyniosłam złożyć CV. CV, ale ja nie dawałam żadnego ogłoszenia o pracę. Ale szuka pani recepcjonistki, wiem, bo Oskar mi powiedział. Oskar znaczy kumpel Staszka. No tak wiem, pomagał mi cały dzień. O, hej Mela, cześć, co tu robisz? No chcę tu pracować. To znaczy, jeśli pani się zgodzi. Edyta. Melania. Gwarantuję ci, że to jest świetny pomysł. Zobaczysz, kilka klientów przyjdzie tylko po autograf od niej. No dobra, przekonałeś mnie. Czyli mam tę pracę? Tak. Ja wracam do roboty. Dziękuję. Nawet nie wiesz, jak bardzo się cieszę. No ja też się cieszę, naprawdę. Chociaż trochę to dziwne, że kompletuję załogę ze znajomych Staszka. Ja szybko się uczę. Będę najlepszą recepcjonistką na świecie. No to słuchajcie, musimy to uczcić. Macie ochotę na pizzę? Tak, tak. No to zaraz wracam. Tadam, moja praca. Ten dzień był jak roller coaster. Totalne emocje. Myślałam, że poszukiwania mojej pracy zakończą się porażką, a tu taka niespodzianka, będę recepcjonistką. Już nie mogę się doczekać, jak powiem o tym mamie Kasi. Ta najbardziej złośliwa kobieta na świecie przekona się, że wcale nie jestem leniwa. Na szczęście Edyta, właścicielka siłowni, od razu się na mnie poznała. Niech tylko Paweł nic nie wymyśli, bo najwyraźniej Edyta wpadła mu w oko. A ja dobrze wiem, jak kończą się historie miłosne w jego wykonaniu.
Słuchaj, tutaj głównie pracują mięśnie pleców, mięśnie dobra, płuc. Ale wystarczy, że pan powie, jakie to części ciała i będę wiedzieć, nie musi pan mnie dotykać. No ale ty się tak obrażasz. Widzę, że twoje pośladki są chyba... Ej, co ty robisz? Dziewczyno, zwariowałaś? Ja zwariowałam, to ty się pchasz z łapami. Za dużo sobie wyobrażasz. Nie, czyli wydawało mi się, że ma coś mi po tyłku, tak? Wiesz co, nie bądź śmieszna. Ja kocham moją żonę i w życiu bym jej nie zdradził. Naprawdę? A ja wiem, że już ją raz zdradziłeś, tylko Staszek pomógł ci to ukryć przede mną. Słucham? Ryda, ona kłamie w żywe oczy. Ej, uważaj na te tłumy ludzi. Trochę tu łatwiej się zgubić. Jak myślisz, że pędzisz kanara, że nie wiedziałaś, to przestań się łudzić. Ale nie martw się, już zaraz piątek. Znowu wrócisz do domu z zablokowanym kontem. Dzięki Bogu za zniżki, bo i tak zgubiłaś portfel. A to dopiero początek. Ile było planów, by rozpocząć już to dorosłe życie. 19+. Thank you.